Dzień dobry wieczór. Dzisiaj przegrywam kasetę VHS na komputer. Magnetowitem Elekta. Tutaj są podłączone cincha, które idą do wideograbera. Takiego najprostszego Chińczyka. Nagranie wygląda tak. Przegrywam to programem OBS i jestem zadowolony z tego nagrania. Chociaż muszę powiedzieć, że niektóre starsze kasety tracą kolor, są po prostu czarno-białe. Podejrzewam tutaj, że to jest przez to, że wideograber tego nie przetwarza, przez to, że tylko ten EasyCap ma formaty PAL i NTSC, a brakuje może Secamu, który faktycznie magnetowid odtwarza. Przegrywanie starych kaset za pomocą magnetowidu Elekta VCR7EMK za pomocą wideograbera MediaTek model MT4169, który posiada oprócz formatu PAL i NTSC Secam, gdzie starsze kasety były nagrywane jeszcze tutaj w naszym bloku komunistycznym, gdzie nie było kamer amerykańskich, tylko bardziej tutaj były kamery gdzieś bloku komunistycznego, które obsługiwały program Secam, więc my akurat ten wideograber z Mediateku ma format Secam, dzięki któremu można odtwarzać takie stare kasety za pomocą niego. I co najważniejsze, one posiadają kolor, bo tańsze grabery, które mają tylko PAL i NTSC, na przykład tą kasetę VHS, którą teraz właśnie przegrywam, ona w ogóle koloru nie miała, była odtwarzana czarno-biała za pomocą właśnie tego wideograbera MediaTek MT4169.